Jestem Asia. Jestem w Karkonoskim Parku Narodowym i teraz będę przechodzić przez strumyk. Dzika Odyseja z dziką brwią. I śpiewamy brym, brym, brym na safari, brym, brym, brym na safari, stop! A teraz dwie ciekawostki przyrodnicze. Ciekawostka numer jeden. Patrzcie, jaka gruba warstwa mchu. Można by się położyć i zasnąć. Ciekawostka numer dwa. Można tutaj zobaczyć, jak świerki czasem zaczynają od takiego malucha, później trochę większego, większego, później już nawet sporego, dużego takiego w porównaniu do tego, później o takiego, takiego, a największego. A musi się tata wciągnąć, to już nie dość ładnie. Rusza się? Rusza się. Ona się mocno rusza. Ja w ogóle nie czuję. No bo ja ją tam woda zasypuję. Jest? Jest woda i widać, ale nie czuję. No, to musi pan tak jak teraz pan wchodzi. Do końca, dość, śmiało. O. No. A teraz poczułem. Wystarczy chodzić, nie biegać, tylko chodzić. Pana. O, rzeczywiście, nieźle. Chodź, ja się pomogę ci i wciągniemy cię. Jesteśmy w Parku Narodowym. Znaleźliśmy trop szarny. Tropy sarny. I tropy psa. I psa. Co to jest? To są ślady sarny. Patrzcie, jakie duże. Jeden tu, 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 tu i tu i tam. Więcej już śladów chyba nie ma. Może zobaczymy jeszcze po drodze. Nie, 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 nie. Wodospad Szklarki. To Odyseja Pionierów. Do zobaczenia od niego, papa. Niezapomniana przygoda zła. Chodźcie na szrelnicę. Oj, nas. A ja